Ponieważ ta dyskusja nie ma końca, przegłosujemy wniosek pana Szymańskiego. Kto jest za tym, żeby w ogóle... Przedyskutować to jeszcze raz. Ale szkoda, że to nie wynikło na komisję, która Na komisję wynikła sprawa prawnie, rozmawialiśmy, uzgodniliśmy z panem wójtem i z panią sekretarz, że jak to ma wyglądać. A to wyszła sprawa po, tak? To też może w ten sposób spotkać o rolnikach. No, mają 2 metry, ale też używają one do pojenia, do nie wiem, też te rzeczy. No ale to mają 2 metry. Nie, 2 metry. 2 metry mają na osobę. Nie mniej niż to. Albo na podliczniku, tak? Ale na podlicznik, rozumiesz, tak, nikt nie chce tych podliczników, tutaj nawet mówiliśmy, tak? Tych podliczników nie chce nikt uznawać, tak? Więc mają 2 metry. Na osobę, a używają dużo więcej, no bo też dużo zapłacić. Więc jak to odrzucimy, to jeszcze jest czas, żeby na ten temat Wie pani, bo to się spotykamy na tych komisjach, żeby to było uzgodnione, bo w tym momencie to jest, wszystko jest przygotowane, jest to taka czcza dyskusja. Po to są te spotkania, było spotkanie wcześniej robocze, potem było spotkanie w komisjach, że wtedy podejmujemy jakieś decyzje, a w tej chwili to my będziemy tu trwali do wieczora i przypuszczalnie nic nie ustalimy, bo to na nas nie dojdzie. Więc proszę o przegłosowanie. Jak będzie w sprawie tej, to jest. Michał, rękę poproszę. Ja na końcu podnosiłem. To trzeba spowę. Dobrze, czy jeszcze w takim razie jakieś wnioski do tego punktu, bo to odczytanie jeszcze pan. Ja jeszcze jedno tylko pytanie mam, tak, do tego, czy my możemy na przykład zagłosować w taki sposób, bo mi osobiście cała uchwała jak najbardziej pasuje pod warunkiem, że nie będzie w niej punktu, który mówi o podniesieniu ceny. Czy my możemy całkowicie jakby ten punkt po prostu z uchwały po prostu wykreślić i wprowadzić nową uchwałę ewentualnie, która mówiłaby tylko i wyłącznie o cenie? Bo ja na przykład zgadzam się na całą uchwałę pod warunkiem, że nie będzie tego. Rozumiem, tutaj jeszcze. Ja proponuję zresztą podobnie jak ten, przyjąć tą całą uchwałę, bo słuchajcie, nie głosując dzisiaj za tą uchwałę, no nie głosujemy również za tymi pomysłami, które są tutaj przedstawione przez wójta jako dobre. Jedyną rzeczą, do której można się doczepić, to jest właśnie cena. I proponuję, by wójt z panią sekretarz przemyślał sprawę i powrócił do starej ceny. I wówczas, jeżeli wróci do starej ceny, to zaraz się sam siebie z tym mówi. Jak przyjmiesz uchwałę, to będzie przyjęto uchwałę. Ale jeżeli zostaniemy przy starych cenach, jak słyszeliśmy, że pan wójt mówił, że od 1 kwietnia są ceny. Jest to do wyczynania tylko te 5%, ale i cena. Ale w nieskończoność będziemy dopłacać do śmieci zamiast cokolwiek robić. Przecież jeżeli dofinansowujemy śmieci, to zabieramy z tych pozostałych dochodów naszych i nie możemy inwestować w nich, no bo to jest 300 tysięcy na przyszły rok, daj Boże, żeby było mniej.
I jeżeli tak by pozwolimy sobie, no lepiej, wydaje mi się, że lepiej teraz, nawet dla mieszkańców, mała podwyżka tych 30 groszy, niż później na koniec roku, jak się okaże, że mamy niedobór 300 parę tysięcy, że znowu złotówkę czy złoty 50 podwyższyć. Wydaje mi się, że lepsze. Przepraszam, ale moja propozycja jest, wynika z tego, że do tej pory ten system jeszcze nam się naprawdę nie sprawdza i to na wielu płaszczyznach i jest tyle przecieków. Ja mam na przykład, robiłem takie symulacje, gdybyśmy przeszli na płacenie za śmieci od osoby, to wychodzą różnice w jednym sołectwie, takie same dwie osoby, jedna płaci 15 zł od osoby na miesiąc. Druga płaci 8. No to zależy od tego, że to chodzi. Ale to musielibyśmy ale mniej więcej za śmieci płacimy tyle samo, produkujemy tyle samo. No ale ja tylko chciałam zapomnieć, że ileś tam, nie wiem, wstecz lat uchwała była przyjmowana, głosowali państwo radni, którzy zasiadają. Była ustalona stawka maksymalna, tam była, obowiązywała 5 coś. Przyjęta jest 4,50, więc mamy poniżej. I teraz widzę, że państwo, którzy kiedyś tą uchwałę podejmowali, są bardzo za tym, żeby tą stawkę utrzymać na poziomie 4,50. Tak? Ale niestety wszystko drożeje, koszty. Tu wójt mówi, że musimy dopłacić dla Tczewa i to nas, my tego nie unikniemy, więc nie wiem, tak jak pani Krysia wspomniała, że lepiej teraz obchodzić o te 30 groszy, jak potem, żeby to było 2 zł, czy może więcej nawet. I wtedy będzie większy problem i będzie to może bardziej przez ludzi krytykowane, jak w chwili obecnej. Bo tutaj na komisji orientowaliśmy się, ile to mniej więcej będzie w skali jednego rachunku, który tam w granicach 40 zł wynosi. To będzie różnie, 1,50 zł, 2 zł, może to będzie mniej, no zależy, kto będzie rachunek. Uważam, że to nie są aż tak wielkie kwoty, a nie unikniemy tego, że i tak to musimy zapłacić, jeżeli nie teraz, to w przyszłym okresie czasu. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Ja jeszcze tylko jedno pytanie. Szanowni państwo, wydaje mi się, że tak naprawdę wprowadzenie wyższej kwoty, jeżeli chodzi o śmieci, to jest ostateczność tak naprawdę. My wprowadziliśmy teraz na tyle, chcemy wprowadzić na tyle dużo zmian, które powinny się przyczynić do zdecydowanej obniżki jakby poniesionych wydatków dodatkowych przez gminę. Także poczekajmy może, czy to, co teraz chcemy uchwalić, w sensie tych wszystkich zmian, czy się sprawdzi. A tak jak mówię, no to będzie ostateczność te 30 groszy. Ale weźmy tak? pod uwagę, że tych braków już było dość. Ale to jest 15 tysięcy, tak? Przy wyliczeniach, które mieliśmy w trakcie spotkania, za samym odłączenie jakby niektórych podmiotów mamy zaoszczędzić około 100 tysięcy złotych. No ale oszczędzimy mniej więcej to, co traciliśmy, a gdzie to, co przybywa. Dobrze, ale dalej uważam, że te 30 groszy to jest ostateczność, tak? Bo potem się może okazać, że za, nie wiem, rok znowu coś wyjdzie i znowu będziemy musieli podnieść tę kwotę, tak? Poczekajmy może, zobaczmy jak to się sprawdzi, to co teraz wprowadzamy i potem będziemy się zastanawiać. To są słowa, które podobnie teraz też, ale się zobaczymy. Ceny musi jakby porządek zapanować, bo w ten sposób to my naprawdę nie chcemy. Proponuję jeszcze raz wziąć to i poprawić i tego. To już jest przegłosowane, więc nie. Ja bym tylko prosił, żeby zdjąć po prostu ten punkt, tak? Głosuję na wszystkim za tego punktu. Ja mam jeszcze takie pytanie. No bo tak, jest wyliczone, że 4,80 groszy za metr użytej wody będą płacić mieszkańcy. A co jest, ile będą więcej płacić ci, co są rozliczani od koszu? Ceny kosztów są bez zmian pozostawiane w tej tabeli. No ale proszę państwa, jeżeli wyrzucamy niezamieszkałych, to kosze zostają tylko w jednostkach, tam gdzie mamy uchwałę o niezamieszkałych. Więc tam są podmioty wymienione, które będą tylko na koszach. I te stawki będą tylko na koszach. A pozostałe są odłączeni przecież. No ale ośrodki niektóre są nie ma groszy. Jeżeli zostaje jakiś ośrodek i ktoś tam mieszka, to jest nieruchomość mieszana i będzie liczona od wody. No ale jeżeli nie mieszka, to ich wyrzucamy z systemu. Jeżeli nie mieszka, wyrzucamy z systemu. No dokładnie. I zobaczmy, przeżyjemy jeszcze ten rok i zobaczymy, jak wtedy wyjdzie. Ja nie rozumiem, co znaczy wyjdzie. No jak odejdą normalnie i teraz czy ten system się normalnie domknie? Trudno mi powiedzieć, czy on się domknie, czy on się domknie. No ale my od razu staramy się zmniejszyć ilość śmieci, tak? Jeżeli zmniejszymy to na żywo ilość śmieci, to teoretycznie to zmniejszyć nam się faktury, które nas obciążają, tak? To będzie tylko od 1 maja dopiero. Chcemy wprowadzić od 1 maja i teraz
to te pomniki, o których my mówimy, że ceny zostały takie same, w gruncie rzeczy, jeżeli Państwo wezmą tą uchwałę o tych niezamieszkałych, to tam są jednostki gminy. To znaczy, że Urząd Gminy musi ze swoich wydatków zaplanować pieniądze na to, żeby zapłacić do systemu śmieci. Czyli prawdę powiedziawszy, to przelewa z jednego konta na drugie. Czyli to są nasze wspólne pieniądze. Tak, nie jest przekładanie z kieszeni do kieszeni. No jeżeli uważamy, że generować przez swoje koszty. Mamy okres letni, wywóz nieczystości i śmieci odbywa się raz w tygodniu na terenach Kąty, Sztutowo, Kobyla Kęba. Nie wiem, jeżeli Państwo uważacie, że ponosimy zbyt duże, ponosicie, bo ja z tych terenów, gdzie ja pochodzę, tam nie ma takich kontrowersji co do cen za śmieci, nie ma takich, bo tam ludzie mają według licznika, czy rolnicy tam wiadomo jak są liczeni. Tutaj najgorszy problem jest Sztutowo i Kąty Rybackie. No niestety macie Państwo działalność, jakąś prowadzicie, no są tam jakieś tam różne inne sytuacje. No ale nie wiem, 4 razy w tygodniu, w miesiącu macie odwożone śmieci. My mamy na ten przykład 2 razy w miesiącu zmieszane zabierane. Więc my też możemy powiedzieć, że my płacimy za was. Raz w miesiącu mamy tylko selektywnie zbierane. Więc też możemy powiedzieć, że płacimy za was. Więc... Słucham? Ale my też mamy. To są tony śmieci, które są wywożone z terenu Kątów i Sztutowa. No więc nie możemy tak każdy bronić swojego interesu, bo to jest jeden wspólny, jak to się mówi, worek i no musimy no jakoś to do jakiegoś kompromisu dojść. No bo też tak nie będziemy no rozdzielać, no tu Sztutowo, tu Kąty, tam Gruszkowo, tam gdzieś Grochowo pierwsze. No ale taka jest prawda, my też ponosimy koszty i też niemałe, a mamy odbierane śmieci już dużo, dużo rzadziej. Ale w sumie okazuje się, że te 5% na to, no to jest naprawdę za mało. No co to jest 5%? No w pani przypadku tak, no. No nie tylko w moim, ale no ja nie chyba tak, nie. No to właściwie co to jest nawet podlewając ogródek, to co to jest 5%, tak? Ale co to jest powiedzieć? Jeszcze jedną rzecz chcę tylko powiedzieć. Do tej pory my to sprawdzimy, pani Ireno, ile rybacy mają na podlicznikach, bo jeżeli to chodzi tylko o tych, co mają podliczniki. Ja mam 2 w domu, od wody głównej i od kanalizacji. Nikt nie przychodził z rybaków i nie mówił, że ma za mało odliczone z tych podliczników, bo on myje ileś tam sieci. Ile jest tych rybaków, proszę mi powiedzieć? 5, 6, a może 7? Nie wiem, nie wiem. Którzy płuczą u siebie na podwórku. Tak? No właśnie. Więc uchwała jest dla całej gminy. Jeżeli teraz wyłączymy rybaków i podniesiemy stawkę o te 10, jeżeli nawet o te 10, to z tych 10 skorzystają ci również, którzy mają podliczniki podłączone do domów, gdzie wynajmują pokoje. Tak? I oni też z tego będą korzystać. Chcemy Państwa prosić o jedno. No ale nie można tak mówić, bo wtedy już wszystkim normalnie robimy, że ja płacę uczciwie za śmieci. Już teraz proszę, i potem przegłosujemy w Państwa. Ja bardzo Państwa proszę o jedną rzecz. Na jednej z pierwszych sesji w kontekście między innymi wypowiedzi znakomitej części Państwa Rady powiedzieliśmy sobie, że musimy pewne rozwiązania wprowadzić. To tu dyskutowaliśmy wielokrotnie, mówiąc, że powinniśmy z rozwiązaniem uszczelnienia systemu wejść jeszcze w tym roku. Kiedy dyskutowaliśmy na ten temat już w grudniowych sesjach i styczniowych sesjach, okazało się, co mówiłem, odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego Zwiewki, że w trakcie podniesiono nam opłatę za utylizację dla całej gminy i ta opłata będzie obowiązywała. Spotykaliśmy się wielokrotnie. Wielokrotnie mówiliśmy, jak to rozwiązanie jest. Na wszystkich komisjach każdy z Państwa praktycznie się wypowiadał. Każdy z Państwa mówił, że nie ma rozwiązania idealnego. Tylko, drodzy Państwo, ja bardzo proszę, abyśmy nie myśleli kategorią 6, 7, 10, 15 mieszkańców, nie mając nic przeciwko rybakom, nie mając nic przeciwko turystom, rolnikom i tak dalej, abyśmy patrzyli globalnie. Globalnie sytuacja wygląda tak, jak wygląda.
My sugerując, proponując Państwu tego typu rozwiązanie, z jednej strony uszczelniamy system. Nie zakładamy, że... Państwo wiecie dobrze. To prawda. Nie wszyscy postępują tak, jak powinni postępować. Bo Państwo dawaliście na tym przykłady. Bardzo często dawaliście na przykłady na zasadzie nie wskazania, że to kto, tylko ja widziałem, ja wiem, ja na pewno wiem, że tak było. Tak? I dzisiaj, kiedy chcemy to rozwiązanie zrobić, a goni nas czas, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my przerzucimy to na następną sesję, tak? A przyjęta uchwała, którą musimy przejąć, pójdzie w tej chwili, jeżeli Państwo byście ją przyjęli, do wojewody. Wojewoda ma czas na przyjęcie, na czas na opublikowanie, czyli my się możemy obudzić. Nie w maju, a być może dopiero w czerwcu, kiedy już sezon zupełnie rusza. Czyli przesuwając to tak w terminie bardzo takim, no, nawet niezbyt odległym, to my możemy się obudzić w sezonie letnim, kiedy już wszystko funkcjonuje. A tak naprawdę sezon letni u nas zaczyna się w maju, kiedy rozpoczynają się wszystkie weekendy. Stąd, drodzy Państwo, jeżeli uważacie Państwo, że są pewnego rodzaju wątpliwości, to te wątpliwości mówiliśmy, że i takie będziemy musieli jeszcze we wrześniu dalej rozpracowywać. Bo przyjęliśmy rozwiązanie, że maj, czerwiec, lipiec, sierpień da nam jakąś odpowiedź, aby przygotować się do przyszłego roku. Bo na przyszły rok będziemy robili cały przetarg na system odbioru śmieci dla ewentualnego przewoźnika, który będzie ten system prowadził. I teraz ja mam do Państwa po prostu prośbę. Jeżeli Państwo uważacie, że te 30 groszy jest takim wielkim, to możecie Państwo ewentualnie zaproponować, tylko chciałbym, żeby uchwała była przyjęta. Najwyżej zastawiając układ na kwocie 4,50. Ale to i tak, drodzy Państwo, musimy dopłacić więcej z tytułu 15 tysięcy wyliczonych z tytułu utylizacji. I bardzo, drodzy Państwo, bo my odwracając wciąż do samego początku, to my tracimy czas. No przecież nie zrobimy sesji za tydzień, prawda? Nie zrobimy sesji za dwa tygodnie. Czyli to też kosztuje. Stąd bardzo proszę Państwa o przeanalizowanie Czyli możemy w takim razie proponuję najpierw przegłosować sprawę, kto jest za starymi stawkami, kto jest za nowymi, a dopiero przegłosowanie całej uchwały. Proszę bardzo. Przyjęcie tego punktu po prostu. Nie. Musimy go przyjąć. Albo w starej wersji, albo nowej. Cenę po prostu. Okej, dobra. Czy mam wniosek, aby przegłosować tą uchwałę z tymi zmianami? Właśnie cena 4,50 za metr zasegregowane odpady, 8,70 za niesegregowane i podwyższyć wartość odliczenia na 10%. Nie. Dwa głosy przeciw, jedno wstrzymujący. Oczywiście w stosunku do całej uchwały, bo jeżeli mówię, cała uchwała nam się podobała na sesji, poza tą ceną. Komisja Rozwoju Gospodarczego, dwa głosy za, jeden przeciw. Komisja planowania z budżetu za przyjęcie podwyżki było 2,1, ale rozwoju i zapytaniu i wyczerpaniem odpowiedzią będzie 3 za. Komisja rewizyjna, 2 głosy za, 1 przeciw. Dziękuję. Powiem pani przewodnicząca, teraz jeszcze ściśle, co o to w tej chwili przegłosujemy, już będę mówiła. W tej chwili przegłosujemy ten punkt paragraf 3, punkt 1. Kto jest za tym, żeby. Bo był wniosek, żeby zmniejszyć, żeby pozostawić starą cenę, czyli 4,50 za bez sześcienny już tej wolnej i 8,70 za niesegregowany. Proszę bardzo, kto jest za tym, żeby to utrzymać po starego? To znaczy, może jeszcze ja bym chciał coś zapytać. No tak, wiemy, tutaj dam wam do wójta teraz pytanie. Panie wójcie, wiemy, że jest 15 tysięcy, podniósł nam szczep. Jest jasna sprawa.
A czy mamy jakieś obliczenia inne? Ile przykładowo zyskamy tych pieniędzy na tych 5%? 20 około 100 tysięcy złotych. 20, my byśmy mieli podwyżkę nawet, trochę więcej. A ile, panie wójcie, mamy w ogóle dopłacić? Bo się mówi 300, drugi 230. Ile mu nie dopłacamy? Pani skarbnik. No, brakuje w systemie. W systemie brakuje nam. Ja chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, że brakuje nam w systemie do ustawy. Tak o to chodzi. Tak. Z etatami. Wszystkim. Proszę powiedzieć. Ja mam sam. Bez etatów, czyli sam czysty wywóz nieczystości. Ustawa zakłada. W 13 roku. Przepraszam, pani skarbnik. Ustawa zakłada, ja wszystkim państwu to tłumaczyłem, że z wpływów śmieci mamy pokryć utylizację, dowóz śmieci, odbiory wszystkich na przoku, których żeśmy przyjęli, plus etaty. My na dzisiaj mamy jeden etat, tak? Byśmy go zweryfikowali, żeby zmniejszyć koszty. I teraz mi pani odpowie, ile nam brakuje. Znaczy ja powiem, bez etatów. Proszę powiedzieć, nie płacili. Bo ja nie wiem dokładnie, w 13 roku mieliśmy dwa etaty. W 13 roku doszedł nam opracowanie tych założeń utrzymania czystości, programy komputerowe, komputery. To wszystko, tak? To bez tego było 145 tysięcy dopłacone, dodać 100, no to będzie około 220, 230, tak? W 2014 roku dokładnie między kosztami wywozu a wpływami, to znaczy, że no, zaległości mamy 5%, to nie jest dużo, tak? Czyli jakby tym 340 plus tam około 2 etaty będzie 120. Czyli 450. 14. Co? Z etatami. Z kosztami, z kosztami. To znaczy teraz już będzie jeden. Potem tam było mniej, bo by nie było. Mogę nawet podać półtora miesiąca. W tej chwili już jest dopłata jakby wymiar plus wpływy, to jest 8900. Bez etatu. To jeszcze raz. Ile za 2014? Pół miliona. 340 sama różnica między wywozem a opłatami plus etaty dodać tak 120. Wiecie co, jak pójdę rozmawiać z ludźmi, to nie będę miał o czym w tej chwili. Bo kiedy idę, tak, rozmawiam i mówię, to co, jak wy rządzicie? No dworze spada dwa razy, a my ciągle podnosimy. To i 10 zł będzie nam mało. Ale po to chyba te ale uchwała teraz. Dlatego się pytam, ile zyskujemy. Na razie tylko 20 tysięcy. No tak, ale to jest tylko te 5%, tak? Tu jeszcze mówimy o innych rzeczach, które trzeba było rozmawiać. No poza systemem wyrzucamy te hotele, tam wszystko. A jak wyrzucimy poza system, to ile nam się nie? No już 100 tysięcy. Ale minimum nie ustalamy też. Nie można już mniej. Nie może być takich, którzy płacą po 2, po 3 zł. Dyskutowaliśmy. Dyskutowaliśmy się, ale dalej nie bardzo. Też mi powiedziano, że dwa budynki w kontakt nie podłączone do rurociągu, a pani mówi, że jest więcej. Na pewno więcej. No to jest coś nie tak. No nie mamy ściśle. Ale dlatego, drodzy państwo, na pana pytanie odpowiadałem na komisji. Na pana sugestie odpowiadaliśmy wielokrotnie, że uszczelniamy system, tak? Żeby ten ktoś, który bierze wodę z własnego ujęcia, o którym nikt nie wie, bo być może najprawdopodobniej ma go bez pozwolenia wodnoprawnego, a takie są sytuacje, tak? Miał możliwości zamknięcia go w jakimś kleszczach, którego chcemy tu przejąć. I dlatego to wprowadzamy. I dzisiaj uszczelniając system, między innymi pani radny, na pana propozycję, te uszczelnienie tu jest. Ale panie wójcie, i bardzo dobrze, brawo za to. Szkoda tylko, że po 2 latach. No. Panie, tylko że drodzy państwo. Ale teraz niech się pan nie dziwi, że to zostajemy my. I my za miesiąc, za 2, za pół roku znowu zostaniemy uderzeni. Drodzy państwo, tak będzie. Dlatego jest to problem, którego problem jest od 1,5 roku, tak? Od 1,5 roku są problemy. Wiadomo, że dzisiaj, wcześniej czy później musimy go rozwiązać. Jeżeli państwo dzisiaj podchodzicie do tego na zasadzie tego, że coś przekładać, to będziemy się pewnie strzelać dalej w piątkę, czy w kolanę. Dlatego ja proponuję, drodzy państwo, żeby się zastanowić. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć. Jesteśmy w stanie powiedzieć naszych wyliczeń, że wyrzucając pewne jednostki, wyrzucamy wagowo. Tylko jak pani
sekretarz z panią Małgosią to wyliczała, to mówiła, że będzie to kwota około ponad 100 tysięcy złotych za łakuła zakładając cały rok. Ten, a my go wprowadzamy dopiero w maju. Bardzo proszę, drodzy Państwo, w takim razie o zastanowienie się, przyjęcie, przegłosowanie tego planu. Dobrze, może w takim razie przegłosujemy wniosek pana Jana, żeby to jest za obniżeniem do 454 groszy tej stawki 8,70. To jest za tym obniżeniem. Proszę, ręka do góry. To jest za utrzymanie tej, co jest w naszych uchwałach. 7 wstrzymujące. Nie ma większości. Nie ma większości. Znaczy wniosek nie przeszedł. Wniosek nie przeszedł. Czyli głosujemy samą ustawę, uchwałę. Zabudowanym budynkiem lub budynkami się zgodnymi zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Punkt D.
przez nieruchomość, która w części zdanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomość zabudowaną budynkiem oraz lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, mieszkaniowych, z częścią, która nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem nie służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną, zabudowaną do celów działalności gospodarczej. E. Przez nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną budynkiem lub budynkami niesłużącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. F. Przez nieruchomość wykorzystywane, przez nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nieruchomości zabudowane domkiem lub domkami lub innymi obiektami bez instalacji grzewczej oraz innych nieruchomości, które są wykorzystywane jedynie przez część roku. Paragraf 2, punkt 1. Metodą ustalenia opłat na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest ilość zużytej wody w danej nieruchomości. Punkt 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi ilości zużytej wody z danej nieruchomości za rok poprzedni, pomniejszonej o odczyty z podlicznika do pomiaru zużycia wody na cele podlewania odpadów, pojenia zwierząt, produkcji, zgasów i opłaty obliczonych po rekreacji. Odliczona ilość metrów sześciennych wody z podlicznika nie może przekroczyć wartości 5% średniorocznego zużycia wody, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzone jest gospodarstwo rolne. Za minimalne zużycie wody dla jednej osoby w gospodarstwie domowym przyjmuje się 2 metry sześcienne miesięcznie. Punkt 3. Dla nowo oddanych budynków przyjmuje się średnie zużycie wody na jednego mieszkańca, to jest 2 metry sześcienne na osobę na miesiąc. Punkt 4. Dla gospodarstw rolnych nieposiadających podliczników oraz budynków niepodłączonych do sieci wodociągowych przyjmuje się średnie zużycie wody na jednego mieszkańca, to jest 2 metry sześcienne na osobę na miesiąc. Jednak miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynieść mniej niż 40 zł od gospodarstwa rolnego lub budynku niepodłączonego do sieci wodociągowej. Punkt 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty określonym w paragrafie 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określa odrębna uchwała. Punkt 7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi opłatę ryczałtową określoną w paragrafie 3 za każdy domek letniskowy lub inny obiekt. Paragraf 3. Punkt 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4,80 za 1 metr sześcienny zużytej wody. Punkt 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 9 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody. Punkt 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić mniej niż przeliczenie na osobę równowartość opłaty za zużycie 2 metrów sześciennych wody. Punkt 4. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny za rok, od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 150 zł. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany za rok od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 250 zł. Paragraf 4, punkt 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednorazowy odbiór dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany, wynosi. Tu mamy podane pojemniki, jakiej wielkości i ile zakazu pojemników. Punkt 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednorazowy odbiór dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, w zakresie makulatury i odpadów wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi, tu też mamy pojemniki,
wyrażone w litrach i ile za każdy taki pojedynek. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowa. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 4 przez 22 przez 2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2015. Uzasadnienie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw konieczna jest zmiana obowiązujących uchwał Rady Gminy Szczytowa. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? A tak już zmienił, jak jest, tak? Tak jest w tym zmianie, to się dało. Tak ja przeczytałam. 5%, 5,48. Tak, tak, tak ja przeczytałam. Kto jest za? Proszę bardzo. Znaczy jak jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jak już mieliśmy 80 i 9 zł. I 5 zł. I 5 zł. Dobrze, okej. Okay. Czyli tak jak mieliśmy wcześniej podane, bez żadnych zł. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9. Kto jest przeciw? 3. Dziękuję. 10 minut przerwy.